Rodzice, którym urodziło się drugie lub kolejne dziecko, muszą pamiętać, by wystąpić o rodzinny kapitał opiekuńczy. Apeluje rzecznik białostockiego ZUS i dodaje, że wniosek można złożyć najpóźniej do chwili ukończenia przez malucha 13 miesiąca życia. Tylko w 2022 roku podlaski ZUS przyznał to świadczenie dla ponad 18 tysięcy dzieci. Przysługuje ona drugiemu i każdemu kolejnemu dziecku w rodzinie w okresie od 12 do 35 miesiąca życia. Rodzice mogą zdecydować, czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy też w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Zdecydowanie częściej wybieraną opcją jest płatność realizowana przez rok. Wybrany wariant wypłaty można zmienić w trakcie pobierania świadczenia, ale tylko raz. Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać wyłącznie drogą elektroniczną, posługując się mobilną aplikacją MZUS, PUEZUS, portalem Empatia lub po prostu bankowością elektroniczną. Wniosek o RKO można składać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesiąc, do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc. Jeśli wniosek zostanie złożony w tym czasie, świadczenie będzie wypłacane od 12 miesiąca życia dziecka. Jeśli jednak rodzic się spóźni i złoży wniosek po ukończeniu przez dziecko 13 miesiąca życia, to wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie pomniejszana o 500 zł za każdy miniony miesiąc, licząc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca. Warto o tych terminach pamiętać, podkreśla Katarzyna Krupicka. Jeśli dokument trafi do ZUS-u z opóźnieniem, wartość rodzinnego kapitału bezpowrotnie zmaleje.